Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnym live'ie z cyklu Składniki Sztuki, ale na takim pierwszym, podczas którego zapraszam do wspólnej pracy. To znaczy, dzisiaj nie będzie to performance, nie będzie to spotkanie z innym artystą bądź artystką. Dzisiaj przy pracy, to znaczy tutaj moje stanowisko pracy, taki blat, stół roboczy. I mam nadzieję, wiem, że tutaj godzina jest taka, że niektórzy są w pracy, niektórzy na wakacjach. Może tutaj ktoś do mnie trafi i bardzo się z tego powodu ucieszę. Dajcie znać, ja sobie tutaj już będę podglądać i wspólnie coś pomalujemy, bo o to mi chodzi. Chciałabym Was zaprosić do takiego wspólnego cyklu spotkań. Nie będą to długie. Dzisiaj to będzie niedługie spotkanie. Myślę, że około 20 minut tak na przetestowanie tego takiej formy. Też dla mnie to jest coś nowego. Nie chcę za dużo opowiadać, chcę bardziej, żebyście mogli zobaczyć, jeśli Was to interesuje, jak maluję i przy okazji może dać Wam jakieś rady, albo Wy będziecie też mogli zapytać, no żeby tak było raźniej. Myślę, że na tym to polega idea wszelkich zajęć, takich artystycznych, które są zazwyczaj grupowymi zajęciami, no że robimy to razem, podglądamy. Później jest to taki proces indywidualny, każdy pracuje sam, ale jednak łatwiej jest, gdy robi się to wspólnie, można podpatrzeć coś, się zainspirować, więc tutaj dajcie znać, jeśli chcecie pomalować, jeśli możecie, to szukajcie sobie jakichś materiałów w domu. Dzisiaj zaczynam od malowania akwarelą tuszem. Zaraz powiem, co to za... Więc co potrzebne? Jest jakaś kartka. Ja tu mam plik takich większych kartek A3, ale to może być zwykła A4. To nie musi być jakiś specjalny papier. Tak naprawdę możecie wziąć nawet kartkę do drukarki. Tutaj chciałam, żeby coś pokazać, to przykłady, to akurat wczoraj sobie malowałam, myślę, że dzisiaj może będę kończyć, takich właśnie zabawy, tak bardziej to nazwałbym, to był eksperyment zabawy plamą, bo tytuł dzisiejszego spotkania i temat, który wybrałam, to jest plama. Plama może Wam się kojarzyć, nie wiem, z plamą na koszuli, ale też takiego określenia się właśnie używa w malarstwie. Malarstwo tym różni się od rysunku, że tak jak w rysunku operujemy linią, mamy jakieś ostre narzędzie i wyznaczamy jakieś granice kształtów bardzo precyzyjnie, wszystko robimy linią, to plama to jest tak naprawdę wszystko, co wyjdzie spod śladu pędzla. Zaraz pokażę, jak to może wyglądać. Ja powiem tak, szczególnie na początku mnie, może tutaj czekając, aż się właśnie więcej osób zbierze, to też będę coś malować. Akurat właśnie tuszem, bo tusz... Ja na przykład używam takich, to są takie zwykłe tusze, które można nabyć w jakimś sklepie papierniczym, plastycznym. I co ciekawe, no najbardziej popularny to jest czarny tusz, prawda? Którym wlewamy do pióra, czy możemy właśnie, ja też czasami rysuję takimi stalówkami, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz do tuszy, ale można też pędzlem. Tusze to jest taki rodzaj takiej, można powiedzieć, farbki, mocno takiej skondensowanej o intensywnym pigmencie. Zarówno można nią rysować, jeśli zanurzymy pióro,
jak i malować, jeśli właśnie użyjemy pędzla. No ja właśnie lubię tusze, dlatego że mają takie intensywne kolory. Z akwarelami jest różnie, te dobre też mają intensywne kolory, ale ale mówię, żeby zacząć, to nie trzeba mieć nie wiadomo jakich. Ja też nie wiem, używam jakichś bardzo dobrych materiałów. Więc zaczynamy od plamy. I to jest ciekawe, bo plama to jest takie, takie pojęcie, które się kojarzy z właśnie z wodą. I można powiedzieć, że do takich właśnie eksperymentów na papierze to bardzo dobrze pasuje. Ja sobie teraz tak dla zabawy, ponieważ troszkę się stresowałam tutaj tym połączeniem z Wami na live, mimo że bardzo chciałam to zrobić, to przyznam szczerze, że ta cała taka technika wokół tego, żeby było słychać, żeby było dobrze widać, jeszcze co powiedzieć, to jest dużo rzeczy, które nam moją taką trochę ograniczoną technicznie, bym tak powiedziała, w sprawach technicznych głowę, to jest troszkę za dużo. Na szczęście dostałam wsparcie od osoby, której zrobiło się przykro, że sobie tak nie radzę, więc no dzięki temu chyba tutaj się z Wami połączyłam, bo inaczej mogłoby się to nie udać. Więc no, ja sobie tutaj teraz coś zaczęłam malować. W sumie wychodzi z tego taka abstrakcja, ale to w tym sensie, że jeśli, jak powiedziałam, plama, więc zaczynam od takiej zupełnej zabawy plamą, czyli po prostu plamy, tak jakbyście sobie, nie wiem, jakimś sokiem z buraka, zaczęli sok z buraka wylewać i on by też Wam robił plamy, bo tu mam taki właśnie kolor akurat właśnie tego tuszu, taki buraczkowy. To, co teraz robię, takie chlapanie, ktoś by powiedział bohomazy, oczywiście, tak, to by tak można nazwać. W takiej dużej skali taką technikę to jest technika action painting i ją zapoczątkował, czy może uczynił sławną, Jackson Pollock. Jak sobie wpiszecie jego imię, nazwisko do Wikipedii, okaże się, że to jest bardzo, bardzo znany artysta, już nie żyje i tworzył ogromne prace, które właśnie były całe pryskane i właśnie z tego powodu ten ruch tego pryskania, on się najlepiej udaje wtedy, kiedy mamy poziomy format, czyli płótno albo na podłodze. I on tak robił, że właśnie wielkie płótno kilkometrowe rozciągał na podłodze i po prostu rozlewał farbę. Więc ja tutaj to robię w takim wydaniu naprawdę miniaturowym. Miniaturowym. I tutaj taka mała dygresja, bo ostatnio też czytałam właśnie trochę o kreatywności. Wielu osobom się wydaje, że żeby coś, co robią, miało sens, to muszą zrobić coś zupełnie nowego. No i to jest takie przekonanie, jest pewnym zabójcą dla kreatywności i dlatego nie bójcie się powtarzać. Możecie robić jak ja robię też jak inni. Nie jestem w tym oryginalna, przynajmniej na początku. Dobrze jest zacząć sobie od takiego bez takiej presji, że wiecie, że wy tworzycie arcydzieło albo że nikt inny tego nie stworzył. Większość rzeczy ciekawych, które powstaje, to nie dlatego, że ktoś wszystko zrobił z własnej inwencji, tylko że kreatywnie wykorzystał rzeczy, które już ktoś inny na przykład wymyślił. A też w tym chodzi przede wszystkim o zabawę i taką radość. I ja dlatego właśnie tutaj też takim tym live'em i innymi działaniami mam nadzieję, że z jakimś tam też pozytywnym skutkiem chcę inspirować do tego, bo uważam, że nie trzeba mieć do tego jakiegoś specjalnego talentu. Jeśli się chce, to można się rozwijać, można
właśnie rozwijać swój plastyczny czy artystyczny talent. I no i zresztą sami zobaczycie. Natomiast trzeba sobie pozwolić na to i znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie z materiałami, sobie dać na to czas. Więc jeśli chcecie, to was zapraszam. Tutaj teraz mi, nie wiem, czy tutaj widać chyba na ekranie, powstały takie plamy. Tak naprawdę użyłam na razie takiego właśnie typowo buraczkowego koloru. Karmin, to jest karmin. Taki rodzaj właśnie czerwieni różowej. Tutaj dla kontrastu ten tusz to jest taka bardziej ciepła czerwień, bo ta jest, można powiedzieć, taka różowa jak burak, a ta jest taka jak pomidor i to jest właśnie zupełnie inny rodzaj. Na razie tego nie używam, bo ta moja praca się utrzymuje w takich zimnych, w zimnej tonacji, zimnych barwach. Bo dołożyłam też taki barwnik, jeden z moich ulubionych, tu mam taki, to akurat nie jest tusz, to jest taki pigment, ale sobie też go taki płynny używam. Właśnie taki ultramaryna, to jest rodzaj właśnie błękitnego barwnika, bardzo intensywny taki żywy, w przeciwieństwie do tego, który mam na sobie, takiego bardziej typowego błękitu, który idzie w kierunku turkusu, jest taki, ma coś w sobie z zielonego, to ten jest bardzo zimny i bliżej mu do fioletu, dlatego właśnie ze zmieszania też używam sobie takiego zraszacza, on tworzy fajne plamy właśnie, przez to, że damy trochę intensywnego koloru, potem to zrosimy, tak jak roślinki. To powstają fajne rzeczy. No i powstaje tu mi teraz taka abstrakcja, ale to dobra, nie będzie tylko abstrakcja. Teraz się muszę zastanowić, co tu jeszcze zrobić. Może napiszcie, widzicie obraz, czy wam jakieś skojarzenia nasuwa, jakie kolory byście tutaj widzieli, co mam tutaj zrobić. I dajcie znać, czy wy też coś sięgnęliście po jakieś farbki, czy macie w ogóle farby w domu, lubicie takie wodne farby, bo dzisiaj jest takie wodne malowanie, więc zapraszam. Ja przyznam szczerze, że jestem, znaczy nie wiem, czy jestem, no, podczas studiów i przed, po prostu padłam ofiarą przyjemności malowania farbami takimi w tubkach akrylowymi i na płótnie, więc jakby to jest moja główna specjalizacja. No, ale teraz czerpię właśnie też przyjemność z takiego odkrywania technik wcześniej przeze mnie poznanych, ale przez jakiś czas odłożonych na bok. A myślę, że to, co jest fajne właśnie w malowaniu tuszem, rysowaniu pisakiem czy na papierze, to że no, możemy to sobie wziąć wszędzie ze sobą. Nie trzeba dużych funduszy, to jest takie dostępne. Można na biurku, na stole malować. Może teraz jakiś inny kolor. Jeszcze nie używałam pędzla, a chociaż nie używałam w sumie. Z tym chlapaniem to jest trochę tak, to może też dlatego ja właśnie maluję abstrakcję, że jak zrobię jakiś rodzaj na przykład takich kropek chlapanych, to potem nie chcę tego psuć jakimś kształtem konkretnym. Ja tak myślę, żebym wtedy to zepsuła, ale może wyszłoby coś fajnego i dlatego często się to tak kończy, że ja to zagęszczam dalej, ale może się odważę i będę jakieś inne ślady robić. Widzę, że oglądają mnie tutaj osoby, które też tworzą, więc dajcie znać, czy próbowaliście kiedyś właśnie tuszami, czy bardziej rysowaliście, czy malowaliście, albo jaka jest w ogóle wasza ulubiona technika, czy teraz podczas wakacji coś szkicujecie, bo chciałabym też zrobić właśnie jedno spotkanie w
właśnie w plenerze. Myślę, że plener jest bardzo fajny, bo daje dużo inspiracji, ale no jest trochę wymagający, bo nie jest tak wygodnie jak w domu. Trzeba sobie znaleźć wodę i różne takie... Ja na przykład uwielbiam to, że właśnie jak stosuję te tusze i w ogóle w tym malowaniu właśnie takim wodnym, z dużą ilością wody. Z jednej strony dzieje się coś takiego, że papier się tak faluje, no, można go przyczepić taką taśmą malarską i wtedy on tak jest, że jakbym bardziej okiełznany, ale nie wiem, się nie zawsze to chcę robić. I też łatwiej jest później zdjąć ten papier, można go jak już wyschnie, to można go czymś po prostu wyprostować, ale że tworzą się takie fajne pajączki na papierze, też w zależności jaki papier mamy i takie właśnie efekty, które są troszkę przypadkowe, ale jak sobie więcej takich rzeczy porobicie, to okazuje się, że to wcale nie jest taki przypadek, że są tu pewne zasady, jak się właśnie pewnie związane z fizyką, po prostu z tym, jak się płyny mieszają sobie, nie wiem, zachodzą tu różne zjawiska, w sumie można by w ten sposób chyba prowadzić lekcje fizyki albo takie nauczanie fizyki dla całkiem początkujących i mogłoby być to ciekawe, bo pewnie różne zjawiska się tutaj, albo chemii może bardziej, odbywają. No ja bym z chęcią w takich lekcjach uczestniczyła, ale już skończyłam szkołę. Teraz sobie znów taki chlapany obraz wychodzi. Później, jak już wyschnie, to ja go zaprezentuję. Będzie post na ten temat. I tu też powiem o czymś takim, bo teraz może się niektórym wydawać, że to no fajne są kolorki, ale to nic nie przypomina, nie ma żadnej formy. W takim malowaniu właśnie jak teraz, to ja się to jest taka faza, bym to nazwała eksperymentalna, to znaczy po prostu zabawa kolorem, materią. Czasami tak jest, że już podczas takiego procesu powstaje coś ciekawego i ja to zostawiam. A częściej jest tak, że coś powstaje, to się zostawia później na przykład, żeby wyschło, albo i ja robię drugie, albo nawet trzecie podejście do tej samej pracy i wtedy szukam tam jakiegoś sensu, czyli albo staram się jakoś uporządkować kompozycję, czyli ten układ, żeby, nie wiem, gdzieś było jaśniej, gdzieś ciemniej, może żeby było widać jednak jakąś, że coś się stamtąd wyłania. No, szukam jakichś takich sposobów wtedy, czyli tak, jakby najpierw jest taka nieograniczona ekspresja, zabawa, a później jest jakieś szukanie w tym porządku. I to jest fajny sposób, który też możecie zastosować. I tutaj też Was zachęcam. Ja na przykład tutaj mam takie stosy różnych prac. Niektóre z takich prac pokazuję w mojej galerii. A wiele jest takich, których nigdzie nie pokazuję, bo może uważam je za prace mniej udane, jak na przykład tutaj takie góry, które kiedyś malowałam. Pokazuję to tylko dlatego, że wiadomo, komuś się mogą podobać. Ja może nie jestem tam pewna. Czasami zakładam, że jeszcze coś może poprawię w danej pracy kiedyś i ona będzie taka fajna, a czasem nie, po prostu tak jest, że nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że wszystko co zrobicie będzie dobre. Nawet jak pójdziecie na studia i macie, nie wiem, jakieś doświadczenie w tym zakresie, no chyba, że chcecie powtarzać, cały czas robić coś na tak zwane na jedno kopyto, ale w sumie każdy powtarza, to też ja też powtarzam wielokrotnie różne pomysły, no to wtedy można mieć jakąś pewność, czy jakieś, jak to powiedzieć, no jest większe prawdopodobieństwo, że wiecie co Wam wyjdzie. Ja lubię jak troszkę nie wiem, chociaż
tak jak teraz. Chyba odstawię teraz tą pracę, bo jest taki moment, że jak mamy dużo tej wody, tego tuszu, to już fajnie jakby to troszkę wyschło. Więc to sobie teraz zostawię. I myślałam, żeby może teraz wrócić do jednej z prac, właśnie szukam jej, którą sobie wczoraj malowałam i Wam ją zaprezentowałam wczoraj, taki filmik właśnie podczas malowania. I tutaj wyszły takie fajne cienie. Był to taki, bo chciałam malować, miałam w głowie jakiś kadr, taki wakacyjny, który chciałam oddać. Ale no nie robiłam tego ze zdjęcia, tylko robiłam to z wyobraźni. Chciałam, żeby tam była woda. Nie wiem, czy nawet czy patrzyłam na jakieś zdjęcie, czy nie, czy po prostu patrzyłam na jakiś mój szkic wcześniejszy. No i wyszło coś, gdzie widać nawiązanie do pejzażu, ale jest to bardzo abstrakcyjne. Ja też tak często postępuję. Też jeśli lubicie konkret, bo nie wszyscy lubią takie właśnie plamy, że nie wiadomo co. Jedni to lubią, drudzy nie. Jeśli chcecie mieć poczucie, że robicie coś, co istnieje, no to możecie zawsze właśnie patrzeć za okno, bądź na jakieś zdjęcie i też jakby nie ma w tym nic złego. Ja spróbuję teraz coś tutaj jakby dokończyć tą pracę. Cieszę się, widzę, że część z Was zainteresowało to malowanie i tutaj dołączyliście. A, może tym razem wezmę akwarele. Mam takie akurat w takich szafkach. Pierwszy raz sobie niedawno kupiłam takie akwarele, ponieważ podobno są lepsze niż inne. No, plusem jest to, że są... Tam się po prostu dokłada wody. Trzeba, one mają takie nawet miejsce tam na tą wodę, że się tam daje wodę i ta farba się jakby miesza z tą wodą. I można malować. Jednak akwarela, mimo wszystko, mimo że nawet ma dobry pigment, to nie jest tak intensywna jak tusz, ale daje inne też fajne efekty. Dajcie proszę znać, czy pamiętacie, czy nie wiem, w szkole malowaliście, czy teraz Wam się czasem zdarza coś malować. Jeśli tak, to jakimi farbami? Może z dziećmi, może sami. Może próbowaliście, a coś Wam się nie spodobało w tej technice i macie jakieś pytanie. Ja nie jestem tutaj akurat ekspertką, ale może mogę w jakiś sposób pomóc. To, co widzę, jak dzieci na przykład malują akwarelami, to podstawowy jakiś taki błąd, czy... Wiesz, tu chyba nie ma błędów, ale coś może, z czym sobie nie zawsze dobrze radzą, to jakby... jest tak jak po angielsku, watercolor, wodny kolor, jest to wodna farba, więc jakby woda jest tu podstawą, im więcej wody, tym lepsze efekty. Oczywiście nie może być sama woda, bo jak jest kiepski pigment, to też nie jest za fajnie, ale chodzi o ten taki efekt rozlewania. Nie można tak na sucho malować, bo no, wtedy lepsza jest tempera albo akryl. Do akrylu, akrylem można praktycznie samym malować. A jeśli chodzi o... Właśnie o temperę, to... Znaczy o akwarele, to już niekoniecznie. No, dziękuję tutaj za lajki. Napiszcie proszę coś, czy w ogóle... Czy może chcecie, żebym coś namalowała, czy może już za długo, to już po w sumie 20 minut, to już powinnam kończyć, tak jak powiedziałam. No właśnie tutaj wspomnę jeszcze o tym, że chcę teraz zrobić w tym tygodniu taki cykl, żeby było więcej takich spotkań i na każdym coś innego pokażę, więc chyba z tego, co pamiętam, to jutro będzie rysowanie,
szkicowanie. Moje ulubione narzędzie to cieńkopisy. Jeśli macie jakieś długopisy, cieńkopisy, przygotujcie sobie i to tak chyba każdy to znajdzie w domu, albo może kupić w jakimś kiosku, nie wiem, Empiku, marker, cokolwiek. To są takie najprostsze narzędzia. Dają fajny efekt. No może być też ołówek, możemy zrobić i ołówkiem, i właśnie pisakami. Podoba Wam się taki pomysł wspólnego rysowania, czy nie? Nie trzeba być w domu, można być też gdzieś, nie wiem, w ogródku, na wakacjach. Ja już tutaj będę kończyć. Mam taką pracę, nie chcę jej tak, nie mogę jej za bardzo przechylić, ale jest tu sporo wody. Widzę, że przydałoby się trochę ciemniejszego odcienia. A te tusze naprawdę Wam polecam. Ja przyznam szczerze, że chciałam się tak bardziej nauczyć ostatnio właśnie, czy udoskonalić swoje malowanie właśnie akwarelami. W sumie nigdy za wiele nie malowałam akwarelami, ale widzę, że te tusze kolorowe, one mają jednak ten intensywny... Jeśli chcecie mieć taki efekt delikatniejszy, to na pewno akwarele są świetne, bo można bardzo dawkować ilość tego pigmentu, tej farby i uzyskiwać właśnie taki delikatny efekt. A jeśli chcecie taką mocną plamę, kontrast, jeśli lubicie kontrast, to tusz będzie lepszy po prostu. Mówię, te tusze akurat, bo mam tu takie lepsze i gorsze, znaczy gorsze, w sensie tańsze po prostu, dostępniejsze, na przykład te takie, to one naprawdę, może pierwszy raz je widzicie, a może nie, ale no, kosztują chyba 4 zł taki jeden słoiczek, więc możecie mieć kilka kolorów naprawdę za 12 czy nie wiem, 20 zł już możecie mieć całą paletę, a potem sobie też jej możecie mieszać na w jakimś zwykłym, w jakimś małym kieliszku, tak jak u mnie, albo zakrętce. Jest to naprawdę fajna rzecz. No i pędzel. Ja tu mam taki chyba do akwareli, taki zwykły. Można to sobie tak malować. No jedyne, dzieci też lubią, też im się podoba, jak już jest, może nie takie małe dzieci, ale myślę, że już 7-8 lat już mogą też mieć frajdę z takiego malowania. Te młodsze mogą jeszcze mieć problem z tym, że po prostu będą wylewać, bo im się to są małe buteleczki i po prostu potem jest dużo z tego, no, dużo tego pigmentu, więc to się tak brudzi i łatwo można, trzeba uważać, żeby właśnie gdzieś nie rozlać. Ja teraz robię takie maleńkie właśnie też kropeczki sobie na tej pracy. Można robić tak, że najpierw zmoczyć papier, potem kłaść farbę czy tusz, wtedy ona się tak rozprasza. A można na odwrót, kłaść plamę, potem na suchym papierze, ona się zupełnie inaczej zachowuje niż na mokrym. Są takie fajne eksperymenty, można to robić właśnie z dziećmi. Może pokażę nawet na przykładzie, zostawię na razie to, żeby sobie wysychało, a pokażę jeszcze właśnie, może na takiej większej kartce właśnie
zrobić od razu na mokrej kartce, tym zraszaczem. Może teraz zamiast, mogę to nawet trochę rozetrzeć, zamiast takich drobnych rzeczy, to po prostu zrobię jakiś taki większy kształt. To by mógł być chyba jakiś kwiat z tego. Tak. To już jest. Teraz tu będzie jakaś. Dlaczego plama? Co plama ma w sobie takiego fajnego? Bo można powiedzieć, że w sztuce czy takiej malarstwie plama i kreska to są takie główne składniki, elementy, z których się tworzy obraz. Ja uwielbiam plamę dlatego, że plama zazwyczaj jest jakaś taka obła, po prostu miękka i nieregularna. Jest tu trochę z takiej przypadkowości. Kreska jest taka bardziej, wiecie, nie wiem, to nazwać tak, to tak jak w matematyce się stosuje, prawda, geometria i tak dalej, musi być taka precyzyjna, przynajmniej często i tak może się kojarzyć. A plama jest często, może być nieregularna, chociaż kreska też, ale plama właśnie nieregularna, taka... jest rodzajem takiego organicznego kształtu. Dobra, ja już za chwilkę będę się z Wami żegnać na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No jak mówię, tutaj chcę Was zainspirować do tego, może dzisiaj się jeszcze nikt nie zdecydował, przynajmniej nie dał znać, czy coś też zaczął tworzyć. Dzisiaj z tuszami, więc może być tak, że tych tuszy czy akwareli po prostu nie macie w domu. Ale jutro będzie rysowanie. Jutro, nie wiem, rano albo to jeszcze dam znać, chyba po południu jutro będzie. Czy pod wieczór. Więc jakieś, wiecie, cienkopisy, ołówki każdy ma w domu pewnie. I dlatego nie ma problemu z tym, żeby sobie znaleźć jakąś kartkę papieru. Ja Was zachęcam. No to będzie taki właśnie intensywny cykl, codziennie spotkanie. Ja jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś się tutaj... że Wy też będziecie mieli z tego jakąś wartość, że ja się nauczę, jak malować i jednocześnie mówić. No, więc będzie codziennie takie spotkanie. Dajcie znać, może macie jakąś technikę, coś, co chcielibyście zobaczyć, bo mówię, to będzie tak, że ja maluję, mogę coś opowiadam dlatego, żeby nie było ciszy takiej całkiem, bo nie mogę Was usłyszeć, ale jakbyście zostawili jakiś komentarz, to będzie mi bardzo, bardzo miło. No, więc chcę po prostu Wam pokazać, jak wygląda takie tworzenie od kuchni i że to tak się zaczyna od bardzo takich zwyczajnych rzeczy i one mogą być... O, jaka tu piękna mi wychodzi plama, kwiatek, że są po prostu takie sposoby i każdy może sobie jakiś znaleźć sposób na tworzenie fajnych plastycznych rzeczy. Może to wykorzystacie. Jeśli ktoś się zainspiruje i stworzy dzisiaj, jutro pracę tuszami. O, widzę, że już się powróciłam. Ale to powinno się wybrać. To proszę dajcie znać, napiszcie do mnie, wyślijcie zdjęcie. Jestem bardzo ciekawa. Zawsze jak dostaję właśnie taką wiadomość, że zainspirowałam kogoś do
do twórczości, to jest to bardzo, no, bardzo miłe, więc życzę Wam miłego, pogodnego dnia. Dziękuję, że tutaj odwiedziliście moją taką domową pracownię i do zobaczenia jutro. Cześć!